Cześć, witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o astrologii. Jest to dziedzina, która intryguje mnie od dawna, natomiast muszę przyznać, że wiem o niej bardzo niewiele. I do dzisiejszego odcinka zaprosiłam do siebie prawdziwego eksperta w tym temacie, pana doktora Piotra Piotrowskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że przyjął pan zaproszenie do mojego podcastu. Ja również się cieszę i bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest pan doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Napisał pan kilka książek, prowadzi pan wykłady, warsztaty, bierze pan udział także w różnego rodzaju programach telewizyjnych i radiowych. Ponadto ma pan również swoją rubrykę w miesięczniku Nieznany Świat. Jest pan prezesem Polskiego Towarzystwa Astrologicznego i w zasadzie mogłabym tu jeszcze dużo wymieniać, bo jest pan bardzo aktywny zawodowo. I chciałabym zapytać, w którym momencie swojego życia zainteresował się pan astrologią na tyle, że postanowił pan skierować swoją ścieżkę zawodową i życiową właśnie w kierunku astrologii? To jest proces, wydaje mi się. To nie jest taki jeden moment, kiedy człowiek uznaje, prawda, że chce być astrologiem, filozofem, lekarzem. W tej ścieżce zawodowej jednak też niejednokrotnie decydują tak zwane przypadki, chociaż jako astrolog trudno mi jakąś taką apoteozę przypadku tutaj teraz jakoś uskuteczniać, ale rzeczywiście ja bym bardziej powiedział, że to był proces i jeżeli chodzi o taki moment życia, to myślę, że to gdzieś około 20 roku życia, kiedy gdzieś te moje drogi faktycznie się tak skierowały na astrologię, ponieważ to trochę znajomi się tym interesowali, trochę miałem jakiś dostęp do książek, do literatury. Jeszcze wcześniej coś tam jako nastolatek słyszałem o jakichś tam ascendentach i jakichś tam żywiołach i znakach i to wtedy mi się wydawało bardzo jakieś takie magiczne, interesujące, tajemnicze, a jednocześnie takie obiecujące, powiedzmy, takie dające obietnice, żeby zajrzeć w naturę ludzką, w to, co się tam w nas samych skrywa. I żeby coś, prawda, rozpoznać, coś jakby odkodować, jakieś znaczenie tutaj nas samych. I to potem w miarę jakoś tam jak dojrzewałem, to gdzieś ta astrologia ciągle mi towarzyszyła. I tak w jakimś momencie uznałem, gdzieś potem się trochę zacząłem też astrologią interesować pod takim kątem naukowym, bo poniekąd no, też mój doktorat i właściwie praca magisterska jakoś też gdzieś tak trochę zahaczała o taki, o symbolizm kosmiczny, o taką refleksję filozoficzną nad mitem, nad symbolem. I jakoś tak w pewnym momencie uznałem, że chyba to nie najgorzej mi to wychodzi i właściwie, no czemu nie zostać tym astrologiem, albo w sensie takim, że czemu właściwie się tym nie zająć właśnie profesjonalnie, skoro mi to wychodzi i też jest jakoś tak na to zapotrzebowanie, no to tak się jakoś złożyło. Tak to się potoczyło, ale żebym jakoś specjalnie tak, wie pani, zabiegał o to, żeby być tym astrologiem, że teraz wszystko zrobię, żeby być tym astrologiem, to raczej nie, to tak się, tak to gdzieś tak się jakoś układało. Powoli jakoś ewoluowało sobie przez te wszystkie lata. Ewoluowało, tak. I nawet na studiach to już byłem znany z tego, że powiedzmy jakoś tam się interesuję astrologią. Nawet miałem takich wykładowców, którzy mi gdzieś tam ze swoich bibliotek różne książki jakieś takie z początku wieku tam po niemiecku, po angielsku tak dawali mi do wypożyczenia, żebym jakoś pogłębił też swoją wiedzę. Potem jak pisałem doktorat też spotkałem się właściwie z takim zainteresowaniem też środowiska akademickiego. Potem poznałem też różnych profesorów, którzy zajmują się też historią astrologii i tak jakoś mi to też chyba utwierdziło w tym, że można się zajmować astrologią w sposób taki, powiedzmy, poważny, w takim znaczeniu i naukowym, i w takim znaczeniu, no nie tylko takim popularyzatorskim, chociaż to też oczywiście robię, ale też jako przedmiot badań po prostu, że astrologia też może być pewnym przedmiotem badań czy dociekań właśnie naukowym. I to taka teoria, prawda, w połączeniu z praktyką, no to jest taka wydaje mi się całość jakoś. A poza tym jest to fascynująca dziedzina życia, która towarzyszy właściwie człowiekowi od samego początku, gdzieś właściwie od czasów takich zrębów, prawda, kształtowania się kultury. Myślę, że w ogóle powinniśmy zacząć od tego, czym właściwie jest astrologia i czym się zajmuje.
bo chyba nie powiem nic odkrywczego, jeśli stwierdzę, że większość ludzi mimo wszystko utożsamia astrologię z horoskopami, takimi, które możemy znaleźć w internecie, z różnymi programami telewizyjnymi. Jakby media bardzo spłaszczają ten temat. No, na pewno media z jednej strony przyczyniają się do takiego, powiedzmy, takiej popularyzacji astrologii, ale no jak to w mediach bywa, w takiej popularyzacji na takim bardzo powierzchownym poziomie, bo to jest trochę tak, jakbyśmy powiedzieli, że psychologia to są takie psychotesty w kolorowych pismach, prawda? Przeważnie dla pań, i że to jest i tym się zajmuje psychologia. No to też byłoby jakieś spłaszczenie. I tutaj w tym sensie no, media robią taką pracę, prawda, taką popularyzatorską, ale to właściwie gdzieś też dopiero w latach 20. XX wieku, jak w ogóle się, prawda, upowszechniła coś takiego, co nazywamy w ogóle taką kulturą masową, i w tym też była oczywiście astrologia. Ale sama ta nazwa astrologia, gdzie właściwie dawniej jeszcze nie rozróżniano astrologii, astronomii, nawet Mikołaj Kopernik, jak pisał swoje wiekopomne dzieło, prawda, o obrotach sfer niebieskich, on tak we wstępie pisze, że on tak do końca nie wie, czy on pisze o matematyce, czy on pisze o astronomii, czy on pisze właśnie o astrologii. No, najkrócej rzecz ujmując, no to jest astrologia, to jest taka jakby astronomia w praktyce. To jest taka nauka o wpływach kosmicznych, o wpływach planet, o wpływach gwiazd, o wpływach różnych konfiguracji i konstelacji gwiezdnych, czy planetarnych, czy cykli planetarnych na życie na Ziemi. To też bardzo różnych aspektów, bo na życie w sensie takim biologicznym, te różne pory zasiewu, pory roku i tak dalej, to się wiąże z cyklem Słońca na przykład, więc cały ten, w tej warstwie takiej przyrodniczej jesteśmy zależni od tych cyklów kosmicznych, no ale też od innych cyklów bardziej subtelnych, tam nie wiem, Jowisza, Saturna, Merkurego, czyli tych planet, i to jest nauka badania wpływów na poziomie takim przyrodniczym, naturalistycznym, ale też na człowieka w sensie jego charakteru, jego jakiegoś przeznaczenia, tego, co mu się przytrafia, czyli też w tej takiej warstwie, powiedzmy, prognostycznej, że jakby całe życie nasze ludzkie jest wpisane, można powiedzieć, jakoś w ten rytm kosmosu. Ja słyszałam taką najprostszą definicję, że jest to nauka o cykliczności, o takim mikrokosmosie, który zadziewa się w każdym człowieku, i makrokosmosie, który gdzieś tam oddziaływuje na ludzi i na te mikrokosmosy. No o cyklach, znaczy te cykle są elementem jakby astrologii, a i to co pani powiedziała, no bo cykle planet i w ogóle te cykle kosmiczne, cykle przyrody, prawda, to już jest jakiś cykl dobowy, to jest taki najprostszy, prawda, cykl, jaki możemy obserwować. No tak, dzień i noc. On też jakoś reguluje, prawda, nasze życie. Fazy księżyca jakoś regulują, one są przęgnięte z cyklem menstruacyjnym, prawda, z płodnością. To zaraz cała idzie symbolika tutaj kobiecości, właśnie płodności, wilgoci. No, to wszystko, co też oczywiście w mitologiach najrozmaitszych mamy. A to, co pani mówi o tym makro- i mikrokosmosie, to jest taka zasada właśnie wzięta z Hermesa Trismegistosa, właściwie z takiej tablicy szmaragdowej, prawda, gdzie jakby no jest taka homologia kosmiczna, czyli taka odpowiedniość, jak na górze, tak na dole. No to jest taki fundament, można powiedzieć, filozoficzny astrologii, czyli ta odpowiedniość tego makrokosmosu i mikrokosmosu. Ale to, mimo że to brzmi dla nas teraz jakoś może trochę tajemniczo, górnolotnie też. Jakoś górnolotnie, to jednak przecież to jest ta zasada, również dzisiaj jakoś obowiązuje w nauce, albo też nauka się nią posługuje w trochę inny sposób, jakoś bardziej oczywiście przeformułowany na ten język pojęć naukowych, no ale przecież jeżeli astronomowie nam mówią, że nasze ciało ludzkie, prawda, jest zbudowane z tych samych pierwiastków, z których zbudowane są gwiazdy, jakie odkrywamy w kosmosie, we wszechświecie, no to my jesteśmy cząstką tego wszechświata. Gwiezdnym pyłem tak zwanym. Gwiezdnym pyłem, na poziomie nawet takim, prawda, biochemicznym. Tak. No to jest też ta zasada właściwie tej takiej właśnie homologii kosmicznej, czyli tego takiego zrównania, powiedzmy, makro- i mikrokosmosu, tej odpowiedniości, prawda? I to jest rzeczywiście, astrologia jakby stanowiła dawniej taki klucz właściwie do poszukiwania tej jedności natury, że my jesteśmy częścią
no, tego kosmosu, bo pojęciem wszechświata jeszcze się wtedy, powiedzmy, tam w renesansie, czy średniowieczu, czy w antyku, to się raczej nie posługiwano, tylko mówiono, prawda, o kosmosie, no, jako o tym takim niebiańskim porządku. A jak pani mówi o cykliczności, to oczywiście te cykle to jest coś, co jest takim no, trwałym elementem właściwie astrologii, na którym się ta astrologia opiera, ale myślę, że też w jakimś sensie możemy mówić o tym, że astrologia jest taką nauką o czasie. W takim znaczeniu, że czas przez astrologię jest postrzegany jako nie jakieś takie kontinuum, taki czas, prawda, jednostajny, który tam się jakoś tam toczy, prawda? Tylko że każdy fragment czasu ma jakąś swoją specyficzną jakość. Że to jest, że jak się rodzimy, to się rodzimy pod jakimś tam wpływem, znaczy, że temu towarzyszy jakiś układ planet i ten układ planet, włącznie z gwiazdami i tymi innymi konstelacjami, sprawia, że no to jest jakiś moment, prawda, w tym czasie właśnie. I że też potem przychodzi czas tam na różne rzeczy, tak? Że czas nie zawsze jest dobry na coś tam, ale może być korzystny na coś innego. I to już bardziej mówimy tutaj o czymś takim prognostycznym. Ale to w takim sensie też jest taka nauka o czasie, albo jeszcze inaczej, jest to nauka o początku, że to, kiedy my coś robimy, albo kiedy się człowiek rodzi, ten moment taki niepowtarzalny, właśnie w tym całym takim kontinuum kosmicznym, no jest czymś takim z jednej strony paradygmatycznym, to znaczy takim, który generuje, warunkuje to po tym, jak my się będziemy właśnie rozwijać i co z tego wszystkiego potem wyniknie. To w takim razie, co jest silniejsze? To, z czym przychodzimy na świat, jak wpływały na nas planety w momencie, gdy się rodziliśmy, gdy mieliśmy z góry narzucony, nie wiem, potencjał, czy większy wpływ ma na nas środowisko, w którym się wychowujemy i kształtujemy? Co jest silniejsze? Myślę, że to jedno i drugie. To znaczy jednak no, każda osoba w tym samym środowisku będzie się jednak inaczej zachowywała. Jak pani pyta o to, co tu jest bardziej, jakby Tak, co co ma jest większy silniejsze? wpływ, prawda? Co jest silniejsze, czy ten potencjał, z którym my się rodzimy, czy środowisko, no to właściwie to trudno też tak to rozdzielać, ale jednak jest taka sytuacja, że różne osoby w podobnych warunkach będą się jednak różnie zachowywać. Prawda? W zależności od tego i albo też zgodnie z tym, co mają zapisane w tym swoim właśnie takim potencjale. No, no chyba, że mówimy tutaj o takich różnych eksperymentach, tam nie wiem, Milgrama czy Zimbardo, prawda, gdzie ludzie jednak zachowują się w jakiś taki określony sposób, niezależnie od tego swojego potencjału. Ale to są jakby sytuacje takie laboratoryjne, jakieś takie wyrwane z kontekstu. A uważa pan, że przychodzimy z jakimś takim ściśle określonym potencjałem albo przeznaczeniem na ten świat, że jesteśmy do czegoś tam przeznaczeni, stworzeni? Myślę, że tak. No to jest właśnie, na tym też polega właśnie to odkrycie jakby astrologii, że każdy z nas jest inny i się rodzi no, z trochę innym potencjałem, dlatego że ten moment, w którym my się rodzimy, czyli na ten moment, kiedy my stawiamy horoskop, prawda, dla danej osoby, która się rodzi, on jest jakoś niepowtarzalny. Ten horoskop, czyli ta mapa nieba w momencie naszego urodzenia, to jest takie, można powiedzieć, takie zdjęcie rentgenowskie naszej duszy. I co my No i tak. potrzebujemy, żeby określić to zdjęcie rentgenowskie naszej duszy, układ nieba, gwiazd, wszystko, co się zadziewało na tym niebie w momencie naszych narodzin? Co potrzebujemy, żeby to określić? No, potrzebna jest dokładny moment urodzenia, tak? Czyli Czyli dzień, godzina. miesiąc, rok, miejsce i godzina oczywiście. I to jest taki, no bo jednak planety, czy też no, stan nieba, on się zmienia co 4 minuty, powiedzmy, jakoś tak w taki bardziej znaczący sposób. Więc im bardziej jest precyzyjna ta godzina urodzenia, tym bardziej jest precyzyjny horoskop. A co jeżeli nie znamy swojej godziny urodzenia? Czy jesteśmy w stanie jakoś dojść do tego? No, trudno w dzisiejszych czasach, żeby ktoś nie znał swojej godziny urodzenia, bo nawet jeżeli tego nie pamiętają rodzice albo nikt z rodziny, to jeszcze jest coś takiego jak Urząd Stanu Cywilnego, Archiwum Ewidencji Urodzeń, gdzie te godziny na podstawie właśnie tej dokumentacji szpitalnej są tam wpisywane, więc to nie jest jakoś problem, myślę, jakoś to odnaleźć. Czasami się zdarza, że coś tam jest zamazane i nie do końca widać o jaką tam godzinę chodzi. To jeszcze astrologia, ponieważ no, dawniej nie było takich archiwum, prawda, urodzeń.
urodzenia, to wypracowała szereg takich metod, tak zwanych rektyfikacji horoskopu albo takiego korygowania właściwie stopnia ascendentu, czyli można jakby takimi metodami astrologicznymi dojść do tego, o której godzinie taka osoba z takimi, a nie innymi przeżyciami, które ma jakoś tam za sobą, jaki ta osoba musi mieć horoskop. To też tak można dojść, powiedzmy, jakoś do tego, ale to jest tak trochę szukanie igły w stogu siana. Czyli to jest tak zwany horoskop urodzeniowy, który inaczej jest zwany, jeśli się mylę, to proszę mnie poprawić, kosmogram. Tak, kosmogram to jest synonim po prostu horoskopu i to właśnie między innymi dlatego to pojęcie powstało głównie w takiej nomenklaturze języka polskiego, chociaż to dotyczyło czegoś innego w tak zwanej szkole aleńskiej astrologii, kiedy tam to pojęcie kosmogramu, używano ten termin kosmogram, żeby jakoś odróżnić właśnie ten horoskop taki, który dotyczy człowieka, a tam bardziej jakichś tam powiedzmy zjawisk przyrodniczych, ale rzeczywiście, ponieważ tak jak pani tutaj wspomniała wcześniej, prawda, ten horoskop taki gazetowy, to się kojarzy jakoś tak właśnie z tym, z czymś takim bardzo jednak spłaszczonym. I dlatego tutaj również niektórzy się posługują tym pojęciem kosmogramu, ale to de facto chodzi dokładnie o to samo. Dawniej nazywano to genitura, czyli po prostu ta jakby ten obraz urodzenia, prawda? Ta karta jakby urodzenia. To jest, innymi słowy, to jest horoskop. Dawni horoskop to horoskopein z greckiego godzina, która wschodzi, godzina, która się pokazuje na wschodnim jakby horyzoncie. Tak czy owak, mamy taką pełną mapę, prawda, nieba i tego widzialnego i tego niewidzialnego, to, które jest pod horyzontem i nad horyzontem. I na tej podstawie można właściwie zliczyć włosy na głowie. No właśnie, no i patrząc na ten kosmogram, co pan tam widzi? Co jest takie ważne? Nie wiem, jakieś planety widać, znaki zodiaku, słońce, księżyc. Co pan tak naprawdę tam widzi? I co kosmogram może nam powiedzieć o nas samych? No właśnie różne rzeczy, bo to jest, jak mówimy tutaj, mapa, prawda, taka mapa nieba, ale to jest też mapa naszych potencjałów, że to niebo to jest taki, to niebo pokazuje jakiś taki symboliczny sposób, jakieś takie siły psychiczne w nas samych. Jak mamy właśnie Słońce i Księżyc w horoskopie, no to pokazuje naszą część, powiedzmy, do Słońca, jakąś taką część naszą wolicjonalną. To jest takie serce jakby horoskopu właśnie, to położenie Słońca, ta pozycja Słońca. Coś, co reprezentuje naszą świadomość, naszą wolę, prawda, naszą odrębność. Też Księżyc z kolei pokazuje to, co jest w nas ukryte, to, co jest emocjonalne, to, co jest nawykowe, to, co jest instynktowne, to co się ukształtowało na bardzo wczesnym etapie naszego życia. No i potem te różne części. Merkury to jest taki symbol naszej umysłowości, naszego rozumu, tego, co w nas jest racjonalne, to, gdzie my potrzebujemy umysłu, czy też tego rozumu, żeby coś, prawda, przekalkulować, przemyśleć. Tam, gdzie jest Wenus, to pokazuje z kolei to, jak my wchodzimy w relacje, jak my kochamy, za co my kogoś kochamy, prawda? Mars z kolei pokazuje, jak my działamy w świecie, jak my wyrażamy swoją, no tą taką energię libidalną właśnie, już posługując się, powiedzmy, trochę tymi pojęciami z psychoanalizy, czyli też jak my używamy swojej złości, jak my bronimy siebie. Jowisz z kolei pokazuje tam, gdzie my wzrastamy, jak my możemy wzrastać, jaki mamy ten potencjał do tego rozwoju, co nas tak naprawdę jakoś uszczęśliwia. Saturn z kolei będzie pokazywał to, co nas ogranicza. To będzie wskazywał na jakieś nasze źródło właśnie lęku, strachu, tego, czego się boimy, tego, co właśnie nas ogranicza i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest, tak mówię teraz bardzo schematycznie. To jest taki miks, prawda, tych różnych właśnie części w nas samych. Ale dla każdego człowieka to niebo będzie wyglądać inaczej. Będzie to bardzo indywidualne i w zasadzie niepowtarzalne. W dużej mierze tak, no chyba, że mam bliźnięta, prawda? No tak. Jakieś takie, które się rodzą też jakoś bardzo blisko siebie, to tam jeszcze inaczej się takie horoskopy interpretuje, ale to są jakieś sytuacje takie ekstraordynaryjne, ale w normalnym trybie to właściwie każdy z nas ma, tak jak teraz tutaj jesteśmy i wszyscy z Państwa, którzy nas słuchają, to każdy ma po prostu inny, niepowtarzalny horoskop.
Tu właśnie się zastanawiam nad tymi bliźniętami teraz, jak mi pan powiedział, ponieważ ja znam bliźniaki dwujajowe i są to zupełnie dwie różne osoby. Jedna osoba jakby podróżuje, lubi tego typu rozrywki i przebywa poza granicami Polski, a druga osoba żyje lokalnie i nawet nie myśli o tym, żeby gdziekolwiek wyjechać. Dlaczego w ogóle tak to się kształtuje, skoro oni urodzili się w tym samym momencie, w tym samym miejscu, to samo położenie na ziemi, wszystko w zasadzie było to samo. No i nawet warunki wychowawcze. I nawet warunki wychowawcze. Podobne, prawda, jeżeli nie identyczne. To też jest trochę odpowiedź tutaj na pani pytanie, prawda, co tu ma większy wpływ, prawda, czy ten nasz horoskop, czy to, jak jesteśmy wychowywani i co, środowisko i tak dalej. Ale też jeszcze jest coś takiego jak to wyposażenie genetyczne, prawda, jakoś tutaj. Ale to nie o tym tutaj, nie o tym mówi astrologia, tylko raczej jest, jeżeli jest taka sytuacja, że jest dwoje dzieci, prawda, które mają tak niemalże identyczne horoskopy, są w tych samych warunkach właśnie wychowywane, to przeważnie dla takiej czystej biologicznej potrzeby odróżnienia, wyróżnienia się, to często ten drugi bliźniak, ten młodszy, jakby manifestuje się w nim ten horoskop jakby w formie takiego trochę negatywu. Ja nie mówię w sensie, że negatywnym, tak? Tylko że jakby takiego odwrócenia. Więc jak ktoś, jeżeli to są na przykładowo bliźnięta, które się urodziły, kiedy słońce było w znaku barana, czyli są spoza znaku barana, to jedno z nich będzie się zachowywało w taki sposób właśnie, powiedzmy, baranowy, czyli odważny, śmiały, taki reaktywny, taki no właśnie rzutujący jakby swoją energię właśnie na zewnątrz, czasami może nawet i agresywny. To drugi z tych bliźniąt będzie wykazywało więcej cech znaku opozycyjnego do barana, czyli w tym przypadku znak uwagi, czyli będzie bardziej koncyliacyjny, będzie bardziej ugodowy, kompromisowy, będzie zważało bardziej nie tyle, co ja chcę, tylko co chce ta druga osoba. No. Ale to w zasadzie też nie jest tak, że się urodzili dokładnie w tych samych warunkach o tej samej godzinie, bo mimo wszystko jeden z nich urodził się 5-10 minut później. Więc to też już pewnie gdzieś tam może rzutować. To też tak może. Im dłuższy, im większa jest ta różnica czasu, bo pomiędzy jednym urodzeniem a drugim, czyli nie jest to takie typowe cesarskie cięcie, prawda, że to właściwie jest no, prawie, że jedno po drugim, tam 2-3 minuty może jest różnicy. To wtedy faktycznie jest większa szansa, że ten ascendent albo zmieni znak, albo dotrze do jakiejś innej planety. Ascendent, czyli ten początek horoskopu. No właśnie, powiedział pan ascendent. Myślę, że warto też o tym wspomnieć, bo myślę, że nie wszyscy wiedzą, że ascendent to jest to jakby nasz drugi znak zodiaku. Tak, no to jest ten początek horoskopu, prawda? Czyli ascendent, czyli ten znak, który wschodzi na horyzoncie właśnie, czyli jest się pojawia, prawda, na wschodzie. I to jest taki najszybszy faktor jakby astrologiczny, który się najszybciej zmienia, bo to jest taki dobowy. Ja słyszałam, że ascendent to jest to, jak ktoś nas widzi z zewnątrz i to jest jakby nasza szkoła, w której się uczymy. Tylko właśnie starałam się to zrozumieć, bo na moim przykładzie jestem spod znaku raka, natomiast mam ascendent w skorpionie. I co to na przykład dla mnie oznacza? No to jest ta cała ta sztuka oczywiście interpretacji. Pani mówi o tym, jak nas widzą i inni, jasne, ale oni nas widzą dlatego, że my się tak prezentujemy światu, że ascendent to jest ten znak, przez który my ten swój potencjał, jaki mamy w horoskopie, my jakby filtrujemy siebie właśnie przez ten ascendent. I bardzo często jest tak, że ktoś, kto się zna troszeczkę na astrologii, łatwiej jest mu zgadnąć ascendent tej osoby, z którą ma na przykład pierwszy raz kontakt, niż ten znak solarny, czyli na ten znak, powiedzmy, spod którego się ktoś urodził. Dlatego, że to jest taka nasza maska, powiedzmy, taki rodzaj pewnej, mówiąc z kolei już takim językiem Junga, persony, prawda? Czyli jakich my środków wyrazu używamy do tego, żeby móc siebie pokazać. I generalnie skorpiony no to są właśnie trochę takie tajemnicze, są bardzo intensywnie przeżywające, chcą wszystko mieć tak zgłębić, prawda, do trzewi, są takie głodne
życia i różnych przeżyć, a jednocześnie bardzo tajemnicze i chowające różne rzeczy i takie, no nie chciałyby być same jakoś, powiedzmy, penetrowane, prawda, przez inne osoby. Tak z grubsza, prawda? I teraz no, ważne jest to, żeby ten ascendent jakoś korespondował właśnie z tym znakiem, którym mamy Słońce. Czyli w Pani, przy przypadkach Pani ma ascendent w Skorpionie, a Słońce w Raku, no to jakoś koresponduje, bo to jest ten sam żywioł wody. Gorsza jest sytuacja taka, gdy na przykład ktoś się rodzi właśnie spod tego znaku barana, czyli jest taki gdzieś w środku, prawda, walecznej, taki rycerz albo jakaś rycerka, prawda, żołnierka, czy ktoś taki, no, z taką pełną energią, ale ascendent ma, no, przykładowo w znaku ryb. I wtedy on nie może tej energii takiej swojej pokazać, prawda, i jest właśnie postrzegany taki, jako jakiś taki niezdecydowany, bardziej jakiś taki efemeryczny, jakiś taki dwuznaczny, tak. No właśnie, to jest to, że potem to się jakoś tak tutaj to rozmiękcza. Więc bardzo ważne jest to dopasowanie tego właśnie znaku ascendentu do tego znaku solarnego. Dla takiej ekspresji, prawda, nas samych, że to jest, że się dobrze czujemy po prostu w swojej skórze. No właśnie, czyli na przykład możemy stwierdzić, że dany znak ma jakieś ogólne przypisane cechy do tego znaku? To też jest, prawda, cała astrologia, która stara się jakoś te wszystkie znaki scharakteryzować. Znaki się dzielą na różne kategorie, prawda, jakoś się to grupuje właśnie pod względem żywiołu, pod względem jakości, a czy znak jest tam żeński, czy męski, czy dzienny, czy nocny. Z tego wszystkiego, z tych różnych podziałów, prawda, wynikają też potem pewne cechy, powiedzmy takie charaktery, albo takie cechy charakterystyczne dla danego, można powiedzieć, bardziej może archetypu. No właśnie, ale to na przykład dotyczy każdej osoby. Na przykład jestem spod znaku raka i powiedzmy, nie wiem, lubię życie rodzinne. Dajmy na to, że to jest przypisane do tego znaku. I czy to oznacza, że każdy rak będzie miał tę cechę? Z grubsza, ale o tym, czy rzeczywiście ktoś będzie, tu musimy ważyć różne argumenty, prawda? No bo to, że jest Słońce w raku, to jest jakiś zespół cech, powiedzmy, takiej, no, takiej pewnej, takiego fundamentu, że ktoś jest, no, bardziej emocjonalny, wrażliwy, opiekuńczy, właśnie tak jak pani mówi, o tym taki, no, skupiony, powiedzmy, na rodzinie i tak dalej. No ale to, żeby tak, czy rzeczywiście tak jest, to te inne czynniki muszą jeszcze o tym jakoś to potwierdzić w horoskopie, prawda? Jeszcze jak jest położony księżyc, jak są inne elementy, tak zwane domy horoskopu, czyli te sfery doświadczeń, prawda? Jeszcze jak one są tutaj podkreślone. To jest cała siatka rozmaitych znaczeń, wpływów, nakładania się. To jest taki właściwie wielopiętrowy tor. Mówię właśnie o tym w kontekście horoskopów, które możemy znaleźć w gazecie czy w internecie. Tam jest po prostu, nie wiem, rak, skorpion, wszystkie znaki i tyle, jakieś generalne informacje, które tak naprawdę mogą dotyczyć każdego człowieka bez względu na to, spod jakiego jest znaku. I tak właśnie zastanawiam się, co te horoskopy, co te informacje, które możemy spotkać właśnie w gazecie, mogą nam powiedzieć i czy w ogóle nam coś mówią, czy to jest po prostu, nie wiem, jakaś taka wiedza, jakieś informacje takie bardziej rozrywkowe dla człowieka. To raczej już pani właściwie sobie na to pytanie odpowiedziała. Oczywiście, że bardziej rozrywkowe, bo gazeta czy jakieś tam periodyki, prawda, one mają raczej no, taką funkcję, no właśnie, no ja mówię, no, bardziej taką popularyzatorską, czy taką popularyzującą. Tu nie chodzi o jakąś wnikliwą wiedzę. Więc poza tym to jest też tak pisane w dużej mierze, też to jest sztuka tak napisać, prawda, jakoś, żeby się każdy w tym jakoś też odnalazł, ale to w żaden sposób nie świadczy o astrologii, tylko raczej może o tych osobach, które to piszą. To periodyki, jakieś takie gazety, to nie jest najlepsze źródło astrologii. Najlepszym źródłem astrologii są po prostu teksty źródłowe, czyli Ptolemeusz, II wiek, prawda, Doroteusz, Albumasar, Guido Bonatti, William Lilly i tak dalej. No, epokowe, prawda, teksty, które powstawały na przestrzeni dziejów, to jest jakby astrologia, prawda? I ta astrologia, która też była, no, też musimy o tym powiedzieć, wykładana swego czasu, głównie w okresie renesansu, na uniwersytetach, prawda? Były specjalne, odrębne katedry,
astrologii, jedno z pierwszych zresztą tutaj to było w Polsce na Uniwersytecie Krakowskim. To po prostu była dyscyplina wiedzy, nauki. To po prostu to była częścią horyzontu naukowego. Więc, a dzisiaj to jest tak, jak my to tak sobie gdzieś tam czytamy, to taka właśnie takie ciekawostki na temat znaków, kto jaki ma charakter. I to jest bardzo właśnie taki wtedy spłaszczone, aczkolwiek może być to jakiś wstęp do tego, żeby się w ogóle zainteresować taką typologią, prawda? No bo to w tym sensie mamy 12 typów zodiaku. No to właściwie psychologia, jeżeli już tak mamy to porównywać, aż tak, nie ma aż tak zróżnicowanej typologii. Czy astrologię można trochę połączyć właśnie z psychologią? No połączyć, wie pani, połączyć na zasadzie, czy właśnie, nie wiem, na przykład poznając nową osobę, na podstawie jej zachowania jest pan w stanie stwierdzić właśnie spod jakiegoś znaku, jakie ma cechy. Jakby to gdzieś według mnie leży koło tej psychologii. No to leży w takim znaczeniu, że astrologia od dawna zajmowała się typologią, prawda? Czyli tą całą nauką o typach ludzkich. Typach osobowości czy charakteru. Osobowości, no to jest raczej termin taki z nowszej psychologii, ale, no, czyli kto jaki jest. I my się jakoś grupujemy, prawda, w jakieś typy. No, my mówimy z jednej strony, owszem, że jesteśmy, każdy jest jakoś tam niepowtarzalny, ale, no, jednak my możemy ludzi dzielić, no, na przykład na dawców i biorców. No, to już w ogóle najprostszy, prawda, poziom. Jasne. To jest taki właściwie dwuwartościowy pokład. Albo ktoś jest dawcą, albo jest biorcą. Może być większym dawcą, większym biorcą. To można jakoś tam to różnicować. No ale, prawda, to generalnie tutaj to jest taki podział dwuwartościowy. A w astrologii mamy aż 12 różnych typów. No, taką jedną z pierwszych takich typologii, które przetrwało i w astrologii, i też w psychologii, to jest teoria temperamentu. Choleryk, sangwinik, flegmatyk, melancholik, prawda? No to jest wzięte oczywiście też powiedzmy od Galena i Hipokratesa, bo to jeszcze tam się łączyło powiedzmy z tymi tam sokami życia i tak dalej, ale to przetrwało. Też jakoś mamy taką skłonność do tego, żeby też tak jakoś dzielić, prawda? Ekstrawersja, introwersja, to są też pojęcia z astrologii, więc astrologia sama w sobie jest psychologią, ale ponieważ no, ona nie jest psychologią sensu stricto takim no, akademickim, prawda, jak to dzisiaj mamy w przypadku psychologii, więc ona się posługuje trochę innymi pojęciami, inaczej to jest sformułowane, ale jasne, astrologia jest taką, można powiedzieć, taką starszą siostrą psychologii. A czy znajomość właśnie zagadnień związanych z astrologią pomaga gdzieś tam panu na co dzień w kontaktach z ludźmi? Czy jest pan w stanie zrobić taki szybki rentgen duszy? No, z reguły tego nie robię, w sensie tak na prywatny użytek, prawda? Ale jeżeli kogoś znam dłużej i znam jego horoskop, no to mogę go też jakoś lepiej rozumieć. I oczywiście to nie zmniejsza może jakiegoś takiego napięcia, jeżeli nie lubię jakiś cech u kogoś albo coś mnie drażni, prawda? No ale jak patrzę w horoskop, no to myślę sobie, no tak, no ale jaki on ma być inny, skoro taki po prostu jest? Nie? Więc też jakby tutaj, no... To jakoś tak sprawia, że człowiek się po prostu uspokaja, no, że po prostu każdy jakiś jest. Jasne. I to nie zawsze musi nam to pasować, prawda? Ale też skoro jakiś jest, no to nie może być inny jednocześnie. No więc to też jakoś uspokaja. To jest jakiś rodzaj takiego, można powiedzieć, pocieszenia, czy takiego... Akceptacji, no, też, można powiedzieć. Pocieszenia czy zrozumienie, prawda? Tego, że jaki ktoś jest po prostu. Czyli generalnie, jeżeli spojrzy pan na czyjś kosmogram, tak naprawdę może pan więcej wiedzieć na jego temat niż sama ta osoba o sobie. No w pewnym sensie tak jest. W pewnym sensie tak to jest taka pokusa. Znaczy, no tak, tak można powiedzieć. Ale to też nie jest tak, że ja wiem wszystko. Czy ktoś, kto się zajmuje astrologią, wie wszystko, wie coś innego na temat tej osoby niż ta osoba o sobie samej, da? Albo widzi pewne mechanizmy, powiedzmy, jakoś z czego to wynika, może przewidzieć też nie wiem, reakcję, to jak ktoś postąpi. No to jest to, no jak już złapiemy jakiś taki, powiedzmy, ten właśnie archetyp tej osoby, no to potem dalej już można wywnioskować no, pewne prawidłowości, że tak powiem, psychologiczne. I w tym znaczeniu tutaj się oczywiście psychologia jakoś też przydaje, żeby to ubrać też w odpowiednie pojęcie. Nazwać to jeszcze inaczej, prawda, niż to czyni astrologia. Bo jednak astrologia, no to jest
Tu się posługujemy symbolami, więc to jest też i takie wieloznaczne, no właśnie symboliczne, prawda? Że jakoś tutaj potrzebujemy też takiej pewnej wiedzy tutaj, żeby to dobrze rozumieć, prawda? Rozumieć, nie jakoś tam wyczuć czy na intuicję, tylko właśnie rozumieć. Jakiejś takiej wiedzy też dyskursywnej, czyli jednak no też jakiś tutaj jakimś takim reżimem logiczności i właśnie jakichś standardów racjonalności. Jest takie jedno słowo, które gdzieś tam bardzo często pojawia się w sieci dotyczące tematów związanych z astrologią. Jest to słowo retrogradacja. Niech mi pan powie, o co chodzi z tym słowem i co ono w ogóle oznacza. Retrogradacja to inaczej jest tak zwany pozorny ruch wsteczny. Teraz mamy taką sytuację właśnie, że retrograduje teraz, to znaczy mówię od listopada 2021 do początku marca 2022 roku, mamy retrogradującą Wenus. Czyli Wenus, która się porusza ruchem wstecznym, ale de facto z punktu widzenia heliocentrycznego oczywiście normalnie się porusza, ale z punktu widzenia Ziemi to ona wydaje się cofać. I co to oznacza dla nas? No i zawsze taki ruch właśnie retrogradacyjny, czy retrogradujący, taki wsteczny ruch plany, to znaczy, że ta siła, te siły, prawda, one idą w odwrotnym kierunku, jakby do takiego naturalnego. No i to z takiej pozytywnej strony to może być to, że te wszystkie takie sprawy teraz właśnie wenusjańskie, czyli związki, miłości, przywiązanie, to co nam sprawia przyjemność, ale też rozmaite sojusze, ale też i jakieś antagonizmy, że to wymaga teraz takiej rewizji, prawda, takiego przyjrzenia się temu by jeszcze raz, ponownie i tak dalej. I to też jest jakaś cykliczność, tak? Że Wenus kiedyś, jakiś czas temu też retrogradowała. Tak, to się zdarza w przypadku Wenus, to się zdarza mniej więcej raz na tak prawie 2 lata. Okej, a my w naszym życiu też mamy jakieś takie cykliczności, jakieś okresy, że na przykład, nie wiem, koło 30, 40, 50 roku życia coś się u nas takiego zadziewa, jakiś zwrot akcji? No takim najbardziej chyba ważnym, najważniejszym momentem w życiu człowieka to jest zamknięcie cyklu Saturna, który ma miejsce właśnie około, tak, no przed 30, prawda, tam 29 rok życia. To jest poprzedzone jeszcze takim wcześniej takim zamknięciem tak zwanego cyklu progresywnego Księżyca, około 27 roku życia. No między innymi to ten taki słynny, prawda, klub 27, czyli tych wszystkich osób, które straciły życie albo przez swój tryb, albo przez różne inne jakieś takie czynniki, nie dożyły, prawda, tego 29 roku życia i zmarły właśnie koło tego 27, czyli wtedy, kiedy jest to zamknięcie cyklu Księżyca, takie progresywne, no to też pokazuje, że to jest taki nasz prawdziwy skok w dorosłość i po prostu nie każdy z odwagą przez to przechodzi. No to jest taki kryzys też i tożsamości, i taki, gdzie już trzeba się określić, gdzie zostawiamy za sobą, na pewno zostawiamy oczywiście dzieciństwo, ale też pewien rodzaj młodości zostawiamy. Wchodzimy już w takie naprawdę, w taką pełnię lat swojego życia i takiej dorosłości, czyli też no, to, co jest cechą dorosłości, czyli odpowiedzialność. A dla każdej osoby jest to właśnie około 27-30 roku życia, czy na przykład mając tę wiedzę, że takie rzeczy się mogą zadziewać, może u nas się to zadziać wcześniej? Nie, to jest mniej więcej, to jest tak regulowane właśnie tym cyklem Saturna i to każdy, to jest to, co nas łączy, prawda, jako ludzi, bo każdy na takim samym etapie życia będzie przechodził podobne cykle planet, ale każdy będzie to przeżywał indywidualnie, bo każdy ma jakąś niepowtarzalną pozycję w swoim horoskopie. No w tym przypadku teraz mówimy o Saturnie, czyli tego Saturna. Bo w pierwszym domu, ktoś tam w trzecim, to już jak sobie każdy z nas to, z tym radzi, to jest taki główny nasz problem, ten Saturn właśnie. Mówiłem tu wcześniej o tym lęku, o tym strachu, ale też tak można powiedzieć, że to jest taka pięta Achillesowa nas samych. Czyli taki najsłabszy punkt, ale jednocześnie taki właśnie, gdzie jak to się powiedzmy jakoś, no nie lubię tego słowa, przepracuje, ale jakoś się uzyska wgląd powiedzmy w te różne swoje lęki, obawy, strachy i tak dalej, że to potem może budować jakby naszą dorosłość. Każdy z nas przechodzi indywidualnie, podobnie zresztą jak mówimy, no to też jest z psychologii powiedzmy ten kryzys połowy życia, czy przełomu życia, prawda, czy kryzys tak zwanego wieku średniego. I kiedy właśnie jest następny taki przełom, bo to rozumiem 30, mniej więcej około 30 roku życia?
i następny taki przełom, kiedy mniej więcej no, się zadziewa? No to jest właśnie około 42 roku życia, kiedy jest tak zwana opozycja Uranów, czyli kiedy to jest pół właściwie cyklu Urana. Cykl Saturna ma około 29 lat, więc my takich cykli przeżywamy jeden, dwa powiedzmy, ten drugi to gdzieś tak około tego 57 roku życia. Kiedy wchodzimy już w rolę takiej starszyzny, tak? Tak, kiedy już jakby nie musimy już walczyć, prawda, i tak bardzo udowadniać światu, że coś potrafimy, tylko że już mamy jakiś bagaż doświadczeń i sami możemy być autorytetem wtedy dla innych w dużo prostszy i taki naturalniejszy sposób niż wtedy, kiedy chcemy być takim autorytetem, mając 20 parę lat. Natomiast to jest połowa cyklu Urana właśnie przypadająca na ten 42 rok życia. To się wiąże tam z jeszcze innymi też cyklami takimi astrologicznymi, bo tam fazy życia, to Ptolemeusz to bardzo ładnie napisał, opisał właściwie te fazy życia człowieka, właśnie podzielone na takie też cykle jakby planetarne, że każda faza w naszym życiu jest pozostaje pod władaniem jakiejś planety. Mhm. I każdy z nas to przeżywa tak samo, czyli że pierwsze cztery lata życia to jest Księżyc, potem są lata Merkurego, potem lata Wenus i tak dalej, i tak dalej. Ale każdy to przeżywa indywidualnie, bo każdy ma właśnie znowu tą niepowtarzalną pozycję tych planet w horoskopie. I teraz ten kryzys wieku średniego, czyli ta połowa życia, kiedy no my dochodzimy do jakiegoś takiego zenitu, prawda, do takiego punktu najwyższego, z którego potem już schodzimy, jak to słońce, które kulminuje, prawda, w południe, no to potem już schodzimy w dół. I to jest taka no, ewidentnie wyraźna druga połowa życia, do której się też musimy jakoś przygotować, tak jak się przygotowujemy do pierwszej. Jasne. No i potem do drugiej. To był bardzo ciekawy też przedmiot właśnie badań i analiz Karla Gustawa Junga. Jego tekst właśnie taki przełomowy właśnie dla tych rozważań i w ogóle dla całej psychologii powiedzmy rozwojowej właśnie o przełomie życia. No jest takim kamieniem milowym, że w ogóle my ten problem jakoś w ogóle poruszamy, a w świecie współczesnym on jest jeszcze bardziej taki dotkliwy, bardziej wyraźny. Kiedy trudno nam się godzić z upływem czasu, dlatego że cała kultura jest raczej nastawiona na doświadczanie młodości, radości, piękna i tak dalej. Jasne. Ja właśnie czuję, że ja jestem teraz w momencie życia, kiedy wiele rzeczy się we mnie właśnie wewnątrz zadziewa, wiele rzeczy jakby zaczynam rozumieć albo inaczej patrzeć, mam większą akceptację i tak się zastanawiałam, czy ja nie mogłam pewnych rzeczy zrozumieć wcześniej albo dojść do czegoś wcześniej. Najwidoczniej nie. Teraz jest mój moment na to i wskakuję w ten etap z dużą radością, odwagą i ochotą i myślę, że to idzie wszystko w bardzo ciekawą stronę. Tak to chyba jest. To znaczy, że żeby coś mogło zaistnieć, prawda, jakiś rodzaj takiego rozumienia, wglądu i tak dalej, to musimy coś przeżyć. My możemy sobie różne rzeczy czytać, jakoś się przygotowywać do czegoś od takiej strony, nie wiem, intelektualnej, ale to nie zastąpi tego żywego doświadczenia. I no to jest taki punkt. No musi coś się wydarzyć, prawda, żeby dojść do pewnych wniosków po prostu. My nie dojdziemy do wniosków czytając wyłącznie filozofów, czy psychologów, czy kogoś tam jeszcze. Dokładnie, coś trzeba przeżyć i jakiś czas musi upłynąć też. Tak. Tak, czyli to musi być właśnie w czasie, czyli to znowu, to jest potrzeba też pewnego dojrzewania, prawda, do jakichś konstatacji, do jakichś wniosków, żeby to było prawdziwe, a nie tylko takie zapożyczone, w sensie przeczytane. Potem jasne, że można czytać, żeby to jeszcze głębiej zrozumieć, prawda, jak ktoś inny to przeżywał, albo jak tu jeszcze, bo coś tam się odsłania. Ale no to jest też, to są takie prawidłowości właśnie tych różnych takich etapów życia, na jakich jesteśmy. I to jest, z jednej strony jest to właśnie fascynujące. To jest bardzo fascynujące. No, myślę, że w ogóle życie ludzkie jest fascynujące, aczkolwiek jakoś tragiczne też w swojej kruchości. Ale ten rozwój też jest taki bardzo ekscytujący, kiedy się go doświadcza, nie tylko właśnie czytając książki, tylko faktycznie, kiedy czujemy, że to wszystko się w nas zadziewa i też możemy gdzieś tam tym kierować i stymulować, w którą stronę tak naprawdę chcemy i wykorzystać też tą energię, tą przełomową energię do osiągania jakichś swoich celów, do swojego własnego rozwoju. No tak myślę, no to w ogóle życie jest takim, prawda, permanentnym, nieustającym rozwojem i ten czas, który się
który mamy, nigdy nie wiemy tak naprawdę, ile tego czasu mamy, no ale to w tym czasie się właśnie zadziewają różne rzeczy i tak jak mówiliśmy wcześniej, ten czas no właśnie nie jest jednorodny, prawda? On jest nasączony jakąś specyficzną taką charakterystyką i na każdym etapie naszego życia o coś innego chodzi. Mm-hmm. I zawsze też o rozwój, prawda? No, w sensie takiego, ten rozwój też może różnie przebiegać. Czasami, żeby się rozwinąć, musimy się wycofać na przykład ze świata, prawda? Czyli gdzieś dokonać pewnej introspekcji, gdzieś głębiej się zatrzymać na przykład. Tak, ja bardzo lubię zdanie, że czasem trzeba zrobić dwa kroki wstecz, żeby zrobić jeden do przodu. No, jak się robi do tyłu, prawda, krok, to ten horyzont się wydaje, no mamy go w szerszym w szerszym go widzimy, prawda, spektrum jakimś takim, niż jak tylko się tak fokusujemy na czymś, co jest przy naszym nosie. Dokładnie. Panie Piotrze, jeszcze chciałabym na koniec poruszyć jeden temat. Jakiś czas temu rozmawiałam z koleżanką, która wyjechała za granicę, do Szwecji. Ja pytam się, dlaczego wyjechałaś do Szwecji? Ona mówi, no słuchaj, miałam kiedyś sesję z takim panem astrologiem, Piotrem Piotrowskim, i on zajmuje się astrokartografią. Ja mówię, co to jest w ogóle astrokartografia? No, za pomocą astrokartografii można sprawdzić, które miejsce na świecie będzie nam jakoś służyć. No i tak naprawdę 3 lata temu bardzo chciałam wylecieć do Kanady, do Vancouver. Wszystko już było dopięte na ostatni guzik i powstała pandemia, w związku z czym musiałam zostać w Polsce. No ale dalej mam cały czas tą chęć wyjazdu. No i takie też niespełnione marzenie. No i pomyślałam, że właśnie w tej sprawie się z panem skontaktuję i zrobiłam to. I podawałam panu różne miejsca na świecie, miejsca, do których chciałabym się udać, albo miejsca, w których byłam, żeby sprawdzić faktycznie, co pan mi powie. I kiedy powiedziałam panu Vancouver, spojrzał pan na mapę i powiedział pan: Vancouver? Vancouver jest pani szefową. Jedzie pani do Vancouver, jest pani słońcem i krążą wokół pani planety. No to jest astrokartografia, czyli inaczej ta astrologia przestrzeni, prawda? Bo tu mówiliśmy trochę o tej astrologii czasu, przestrzeni, no to bardziej takiej psychicznej przestrzeni, ale też my możemy horoskop jakoś tak przeformułować, prawda? Tak przekonwertować go na taką, nie tylko na mapę, prawda? Bo on jest sam w sobie mapą, ale też na taki rodzaj kompasu. I te wszystkie pozycje planet w horoskopie, one też pokazują pewne kierunki. I te kierunki, tak jak ten czas jest niejednorodny, tak samo te kierunki, które wychodzą powiedzmy z tego miejsca naszego urodzenia, one też są niejednorodne. Jedne są pozytywne, inne są negatywne, no tak z grubsza rzecz prawda, ujmując, ale każdy ma jakąś taką, ten kierunek ma jakąś taką swoją charakterystykę. Ale te linie właśnie planet, one wyznaczają bardzo precyzyjnie te kierunki. I pamiętam tą naszą sesję, kiedy właśnie pani pytała o Vancouver. Ja zrobiłem tą mapę, tak. Czyli tą właśnie astrokartograficzną, którą zresztą pani chyba też musiała pokazywać. Tak. No i właśnie ta sama pani widziała, jak ta linia właśnie Słońca z tego pani horoskopu właśnie przechodzi przez ten Vancouver, czyli ta linia, no chciałoby się powiedzieć, linia życia, no ta takie miejsca właśnie jak miejsca Słońca czy miejsca Jowisza, one są tymi, które nam bardzo, bardzo służą. I tam, gdzie my możemy właśnie się jakoś tak w pełni pokazać. No, oczywiście ja trochę mówiłem tak metaforycznie o tym byciu szefową, tak. Ale to nie znaczy, że od razu pani musi być gubernatorem Vancouver. Jasne. Chociaż jakby pani bardzo chciała i byłyby takie sprzyjające warunki, to kto wie, czy nie też w tych takich powiedzmy jakichś tam szczeblach rządowych, takich administracji publicznej, żeby się tam pani nie wspięła gdzieś wyżej, jeżeli pani by chciała oczywiście. Jasne. Ale dla każdego co innego znaczy być szefową czy szefem, prawda? Nieraz tym bycie szefem to jest po prostu bycie też szefem dla samego siebie. Dokładnie to też jest, tak. Nie, jakoś tutaj. Tak, ale to jest faktycznie taki też bardzo ciekawy i fascynujący dział właśnie, który się nazywa astrokartografia. Dzisiaj przy pomocy komputerów my możemy to dużo bardziej precyzyjnie te miejsca określić niż to robiono dawniej, bo kiedy nie było takiej precyzji kartograficznej właśnie. Ale to jest też jedna z takich części takiej astrologii właśnie tradycyjnej. Panie Piotrze, a pan sprawdzał swoją mapę? Czy Polska jest dla pana tym najlepszym miejscem do życia?
Tak, sprawdzałem, chociaż muszę powiedzieć, że to jest tak trochę szewc bez butów chodzi, nie? Takie właśnie przysłowie, jakoś to takie powiedzenie, ale raczej jak muszę gdzieś jechać, prawda, czy mam gdzieś jechać, to wtedy sobie sprawdzam. Natomiast nie sprawdzam tak, w taki sposób, że gdzie by tu pojechać, bo, prawda, czyli gdzie tam jakieś linie mi tam przechodzą. Pamiętam, jak miałem jechać do Kijowa i tam przechodziła mi linia Urana, to trochę się obawiałem, czy ten wyjazd w ogóle dojdzie do skutku. No i rzeczywiście nie doszedł do skutku, mimo że już właściwie byłem przy granicy polsko-ukraińskiej. I to nagła zmiana planów była i taka podróż była moja do Kijowa, czyli ten uran, właśnie ten taki destabilizujący, przypadkowy, chaotyczny, też tak się w taki sposób tutaj zamanifestował. A ma pan jeszcze jakieś inne takie przykłady? Jeżeli chodzi o innych ludzi, takie negatywne i pozytywne, że faktycznie ktoś gdzieś wyjechał i został szefem, czy tam szefową swojego życia, czy w ogóle, albo osoba, która znalazła się w miejscu, w którym nie powinna i na przykład przypłaciła życiem. To już tak dramatycznie trochę. Przypłaciła życie, no to może nie znam tyle ze swojej praktyki tutaj, ale no z historii, kiedy jak się przekonwertowało horoskop Kennedy'ego, no to przez Dallas mu przechodziła linia Plutona, prawda? Czyli tego patrona śmierci, świata, prawda, umarłych i tak dalej. No i on tam, no umarł, prawda, zmarł, został zamordowany. Więc to się nie zawsze taki oczywiście jest, że jak tam jesteśmy w takim miejscu plutonicznym, to że coś się z takiego stanie, prawda, że my tam umrzemy. Jest to zawsze takie no, niepokojące, że to się mogą wydarzyć pewne sprawy, na które nie będziemy mieli kompletnie wpływu. I z praktyki takiej, którą mam, prawda, z klientami, no to bardzo często się zdarza, że właśnie jak potem robię taką astrokartografię i te miejsca i pozytywne, i negatywne jakoś omawiamy, a ktoś dużo podróżuje, no to rzeczywiście jakoś to jest, tak jak bym powiedział, bardzo adekwatne, prawda? Ta analiza właśnie astrokartograficzna z tym doświadczeniem kogoś, że gdzieś tam przechodził Saturn i ktoś ma bardzo niemiłe wspomnienia, bo tam się czuł trochę jak w więzieniu, albo coś przykrego się tam stało, albo właśnie tam się zakończył związek kogoś i coś tam, że to nieraz tak się może to, prawda, jakoś tam przejawiać. Jest to czasami zaskakująco właśnie adekwatne. Czyli przed podróżami rekomendowałby pan, żeby sprawdzić sobie, jak przebiegają nam linie. No ja bym sprawdził, tak, żeby Sprawdziłby mieć pan. też tak, żeby wiedzieć, czego się tam w tym miejscu spodziewać, prawda, i czy to jest dobre miejsce. I często właśnie, jak o tym mówimy, to właśnie jest takie zapotrzebowanie, jak ktoś ma wolny wybór, prawda, może tu, może tam gdzieś jeszcze, może gdzieś jeszcze indziej, gdy jest taka możliwość wyboru, no to często właśnie takie sesje wtedy zorientowane na tą geografię, powiedzmy, astrologiczną, to wtedy mają sens. No niewykluczone, że ja się pojawię w tym Vancouver. Zobaczymy Tak co. jak właśnie było w Pani przypadku. No tutaj zatrzymała Panią pandemia. No mogłaby Pani wejść w taki tryb, powiedzmy, jakiegoś troszeczkę myślenia takiego paranoidalnego, albo ktoś na Pani miejscu, prawda, że skoro tutaj ja jednak nie wyjechałam, to znaczy, że to nie jest miejsce dla mnie. Tymczasem tu się okazuje, że właśnie Vancouver to jest dokładnie to miejsce, gdzie Pani ma być. No tyle, że to były przeszkody innego typu, też pewnie jakoś astrologicznie one były czymś tam warunkowane, ale to wcale nie znaczy, że Pani ma z tego Vancouver zrezygnować. Wręcz przeciwnie. Jeszcze bardziej chyba się Pani wtedy utwierdziła. Na sam koniec w takim razie, jeżeli ktoś chciałby mieć z Panem jakieś konsultacje, czy dowiedzieć się, poznać swój kosmogram, czy poruszyć jakieś tematy związane z astrokartografią, gdzie Pana można znaleźć? No to trzeba się posłużyć po prostu Google, wyszukiwarką Piotrowskiej Astrologii, tam wszystkie dane się znajdą. Dobrze, ja w takim razie w opisie odcinka podlinkuję stronę, ścieżkę strony internetowej do pana. Ja mam wrażenie, że moglibyśmy jeszcze rozmawiać przez kolejną godzinę albo i trzy, bo tych tematów naprawdę jest sporo. Na ten moment bardzo panu dziękuję za wspaniałą rozmowę. Myślę, że nasi słuchacze wyciągną z tego odcinka wiele ciekawych informacji i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś w przyszłości uda nam się spotkać i porozmawiać. Ja również bardzo, bardzo dziękuję i raz jeszcze dziękuję za zaproszenie i też dziękuję za bardzo miłą, sympatyczną i taką chyba ciekawą właśnie rozmowę. Dzięki, że zostaliście do samego końca tego odcinka. Mam nadzieję, że podobała Wam się moja rozmowa. Teraz jest taka opcja na Spotify,
że można zostawiać swoją opinię w postaci gwiazdek, także jeśli podobał Wam się mój podcast, możecie zostawić swoją opinię. A od niedawna również odcinki podcastu możecie znaleźć na moim kanale na YouTubie i tam również można komentować i zostawiać łapki w górę. Każda Wasza reakcja pod odcinkiem motywuje mnie do nagrywania kolejnych. Ściskam Was i do następnego.